Jestem w tej chwili w Trestnej. Zajeżdżam do Zapory. No przed chwilą się zastanawialiśmy, czy jechać na drugą stronę Zapory. Jak widać, nie ma możliwości przejazdu na jej drugą stronę. Nie działała sygnalizacja, bo działała i później był problem, że ktoś wjechał, bo to trwało bardzo długo. Jestem zwolennikiem krótszych tych wahadełek i również krótszych cykli. Kierunek już jedzie.
jeszcze kwestia tej drogi bocznej. Ale może też dlatego wahadło tak długo trwało, że ta droga, która tam wychodziła z naszej lewej strony, być może te pojazdy mogły po prostu zarówno w prawo, jak i w lewo jechać stąd, aby również mogli spokojnie przejechać w obie strony. Stąd tak długi cykl.
to jest bez sensu. Kiedy wie, te wahadła robić. Ale to jest za ogromny kawał. Ze 3 lata na autobus. Bo to przez taki płat, przez taki później są wypadki i płacz.
zależy od tych kurortach. No też kiedy, nie ma kiedy tego, bo zimę też jest sezon, nie? I kolejne wahadło. Tak podejrzewam, że do tego, co to jest Czaniec, tak? Co się na tą wjeżdża, to podejrzewam, że aż tam będziemy, tak pewnie tym wahadłem. No to już wszędzie wygląda, że jest droga normalnie przejezdna, więc kurczę, to powinno być. O, tu jest fajny, krótki odcinek. O, i takie wahadła to są spoko. Widzę też tych sprzeciwka, więc wiem, co się dzieje. A nie takie na 3 km ci zrobią i kurde, nie wiesz. Stoisz 5 minut. A tam za 3 km jest taka zróbka. Tablica, tak? Tak.